wielkość kół. No tak. Musi być bardziej aerodynamiczny. Tak. Ten poziom ustawień. Tak. Możemy tak dużo zmienić po prostu. Tak już wiele zmieniliśmy. Oczywiście, że większe drzwi. Nie wiem. To jest w końcu bogactwo. Tak. To są ważne rzeczy. Więc dobra, kolor to standardowy kolor FSO, czyli o, to jest wszystko. Średnia jakość 0,0. Tak, połysku nie może być. A da się zrobić lakier z plastiku? Ty. No. Ty. Chociaż nie, goła stal byłaby lepsza, niemalowana. Słuchaj, każdy może sobie kupić samochód, pomalować na własny kolor. A wcale nie zardzewieje, kompletnie nie ma takiej szansy. Ale zobacz, jaka to jest jakość, słuchaj. No. Bo chrom. Nie, chrom to będzie zbyt odporny. Zbyt dobra rzecz. Tak, nie może być takich rzeczy. Z karbonu w 62 robili syrenę, kurwa. Ze skóry. Jeszcze ludzka. O Jezu, nagra. Nie. O matko. O kurwa. Ja pierdzielę. Z ludzkiej skóry. Albo z tego. Ze szmaty, tak. Ze szmaty. Chociaż nie, ze skóry to byłby lepszy niż Velorex. No. Byłby z ludzkiej. To jest taki lans, że to już się nie da z tym dyskutować. O kurwa. Nie, to już wolę plastik. Tak. Nie, to już lepiej walnąć zwykły kolor. No dobra, niech stracę. Tak mówi właściciel, kiedy kupuje. Tak, dokładnie. Będzie stal, niczym nie malowany oczywiście. Ty, to może felgi zrobimy z plastiku? Nie, no już nie można, już nie można. No jak to nie? Ja oglądałem telewizję. Tak, ja wiem, co oni robią tym ludziom. No nic, to musimy nawiązać do srenki. Tylko zrobić to może trochę ładniejszą. Ja wiem, że się da. Mm-hmm. Ja wiem, że się da. O! Nie, bo zaraz to Ameryką zajeżdża. To nie no trochę tak. Masz rację, chyba tam, o. Najprostszy. To... O nie! To musi zostać, wiesz o tym? Już nie ma innej opcji. Nie, wyżej. Poczekaj. Tak pod światło, żeby podchodziło, wiesz? Nie, wizerny. Ale wyżej podnieś. Jeszcze kawałek. O, idealnie, słuchaj. I cała ta wykorzystana przestrzeń niżej. Ty, ale zobacz, jak tak jeszcze wyżej wziąłeś, to w sumie może pełnić rolę ust i brwi jednocześnie. Tak, poczekaj. Ale to nie, to tak właściciel wygląda, to nie. Tak. Ciekawe, jak wysoko można to wziąć. Ojej. O nie. Ja tak grill na szyby w moim samochodzie. Ty. To zajeżdża trochę rowerem. Nie, to jest BMW. Takie trochę biedne. Ale... BMW, zróbmy BMW. BMW Z3. Nie, no trzeba zrobić ładnie. Przepraszam, jak? Ty, w sumie nawet ciekawie by to wyglądało. No. Powiedzmy. I tak ten samochód potrzebuje mało... Miłości. Dokładnie. Bo dokładnie tyle dostał, no, tak. Więc wszystko się zgadza. A dokładnie tyle dostał, kurwa. W miłości do fabryki tak zostałem wychowany. Chromowany zderzak to chyba za dużo, jak na ten samochód myślę. To był zderzak? To wygląda jak jakiś nowotwór. A jakby tak walnąć taki zderzak na cały przód. Już wyczuwam, że to będzie dobry pomysł. Teraz to wcale nie przypomina pługu. Nie. Nic, tylko jeździć i odśnieżać. Jeździć i obserwować. Tak, to na pewno też. Ale zróbmy w kolorze, bo ładnie wygląda w kolorze. Zdecydowanie tak. No ładnie wygląda, spierdalaj. Dobrze wygląda. Za dobrze, tak. Tablica tak, żeby przy wyboju jakimś mogła odpaść, bo to jest standard oczywiście. Trochę niżej, jeszcze niżej. Najniżej jak się da, żeby nie spadło tylko. No nie musi zwisać. Nie. To była pierwsza rzecz, którą opierdzielisz, jak wjedziesz na krawężnik. Redukcja masy, no tak. Redukcja masy. No. Bo ty możesz kraść paliwo tak, na stacji. Tak, i nic się nie dorwie. I powiedziałem tego głośno. Tak. Ja nic nie słyszałem. W sumie ładnie wygląda ten grill, jakoś tak pasuje do tego.
Nie patrz tak na mnie. Chciałem coś powiedzieć, ale jednak nie chcę ci sprawiać przykrości, więc w sumie zostawię to bez komentarza. Zróbmy jak kierunki jak w tym. Nie, to dobrze wyglądają. O, takie do dołu, to było genialne po prostu, takie łzy, już płaczące oko. I weź w kąciku, ustaw je tak w kąciku, dawaj. O dawaj, Jezus, dawaj, dawaj, dawaj. Maria, nie. W kąciku, żeby płacze. Płacze. O Jezu, nie. To jest ideał, słuchaj, to, ale to musi tak zostać. Ale to już tego nie możesz zmienić, tylko. Słuchaj. O, z jednej to jeszcze strony lepiej. Jeszcze chromo ostre, aż tak. Jezu, nie. Boli mi w oczy. Nie mogę z tego. A z drugiej strony. Dobrze, to z drugiej strony. Jakiś to będzie zupełnie z dupy weź. Nie. Wykorzystujemy, co zostało w fabryce. Ale nie, to mamy zrobić dobrze. Tym razem być dobrze. No dobra, to będzie z dwóch stron. Ale nie, no musi nie być. Ale nie, słuchaj, może. Tam to już zostało zatwierdzone z góry. To przyszedł prezes i powiedział, to musi być zamontowane. Po prostu nie ma innej opcji. To jest największy feature, największa rzecz, która sprzeda ten samochód. Jeśli on się ma sprzedać, to musi być tak. Przykro mi, przykro. Ratunku. Podsuń trochę jeszcze bardziej. Musi być tak na krawędzi. Tak. Idealnie. Po prostu to jest to. To jest to. I każdy, kto przyjdzie i będzie oglądał ten samochód i właśnie będzie mówił dokładnie te same słowa, popatrzy i powie, to jest to. Całe życie tego szukałem. Ten samochód pokazuje moje podejście do niego. Dokładnie tak. On pokazuje w ogóle cały naród, jak się czuje. Tak. Dostaliśmy nowy samochód. Ten samochód pokazuje to, co naród czuje, kiedy ten dostał samochód. Tak. I to samo czuje kierowca, kiedy nim jedzie. Tak. I to samo czuje, kiedy go kupuje. No może nie kiedy sprzedaje, to też, ale wtedy usta ma w innej pozycji, kiedy są do góry, a nie do dołu. Poczekaj, właśnie, to jest. O nie. Ale to już będzie trochę za dużo. To już za dużo zdradza. Chyba, że brwi mu chcesz zrobić, to wtedy też będzie dobrze. W tej chwili wyszedł trochę marudzący. Samochód marudzący. Tak. Dobra, powiedzmy, że te kierunki to jest doświetlanie. Zakrętu. Doświetlanie zakrętów kierunkami. W 62, dokładnie tak. No dobra, to zmień to. Jak nie to. No. Nie no, już jak powiedziałem, że dyrekcja przyszła i kazała. No bo człowieku, każdy, kto to zobaczy, to po prostu mówi, to jest to. Tak jak powiedziałem, nie ma innego słowa. O Jezu. Mógłbyś też rzucić napis modelu na przykład. To może być FSO, to jest to. Jezu. Nawet się rymuje. Dobra, to zróbmy tak, żeby nie było jeszcze nic widać. Bo po co patrzeć w tył? Właśnie! Po co komu lusterka? To jest właśnie motto fabryki. Nie patrzmy w tył, patrzmy do przodu. Ja mam lepszy pomysł. Postawimy lusterka na masce, tak przed samym kierowcą, żeby się oglądać. To jedno wystarczy. Bo to lusterko, ja ci nawet powiem, do czego ono będzie służyło. Ono będzie służyło do tego, żeby widzieć, co za dachem się dzieje z dymem za samochodem. Ale musisz patrzeć w górę, bo po tym oceniasz, jak wysoko ten dym leci, czy jest za mało oleju dolane do silnika, czy za dużo. I wcale nie zasłania drogi. Nie, no bez przesady. No dobra, nie przesadzamy. Nie można. Trzymamy się tutaj pewnych standardów, tak. Jeśli jakiekolwiek są. Wstawmy może mu spoiler. Ja bym się nawet pokusił na to, żeby wstawić mu dyfuzor z przodu. To jest myśl, na którą nikt nie wpadł, słuchaj, nie wiem dlaczego. Do jeżdżenia. Tak, ja w ogóle nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ale nikt na to nie wpadł. Fajnie to wygląda. Ale zobacz, to jest nawet miejsce na rejestrację. No. Zobacz. Wow. W oficjalnej książce możemy napisać, że jest to dodatkowe chłodzenie silnika. Albo w jaki sposób miałby to działać? Chłodzenie oleju z skrzyni biegów. Chłodzenie oleju w tym, w dyferencjale z przodu. Dobra, wstawiamy mu antenę radia, czy w ogóle po co komu radio wtedy tu? No wiesz, ulepszamy, czyli powiedzmy, że wstawiamy. No dobra.